Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym 21 odcinku Zagrajmy w Borderlands 2. Jesteśmy w lokacji The Dust. Mamy tutaj jeszcze misję Dobry, Zły i Mordechaj, więc sobie od razu ją wykonamy. Misja ma poziom trudności banalna. Poziom 18 wymagany, mamy 22, więc jest troszkę łatwiej. No ba, to jedźmy w takim razie na miejsce. Czekajcie, czy którędy mamy tu dojechać? Tutaj będziemy jechać to. Ajajajajajajajaj. Co to było? Szkoda sobie zawracać im głowę, tak się zastanawiam. Którędy to... dotrzeć na miejsce. Na pewno nie tutaj, aczkolwiek czekajcie, bo tutaj mamy... Nie no, tędy nie przejdziemy. Aha, będziemy musieli zeskoczyć. Znajdź Carsona. Dobra, wysiądziemy sobie na spokojnie, bez nerwów. ...46 punktów doświadczenia. O kurde. Ej, dobra to broń jest, mamy plecak pełny, kurde, wróć. Kurde, nie sprzedałem gratów. Ajajaj. Tu mamy coś słabego. 191, 198, 203, 157. Dobra. Królestwo niebieskie. Co to kuźwa jest za wyzwanie jakieś? Wymienimy tą broń. Zobaczymy jak się prezentuje. Pojedyncze strzały. Już mi nie odpowiada. Mały magazynek, tylko 14 naboi. Słaba broń, strasznie. Tutaj mamy... nie... o matko, jaka słaba broń. All right, what do we got here? 247, 73, 19. 122, 10. Zobaczymy jak ta broń się sprawuje. Że generalnie nie przepadam za shotgunami. Mam słaby słaby zasięg. Na bliski dystans jak najbardziej, tak, ale... Coś ich tutaj pusto. No, ja mam powiedzieć, całkiem nieźle. Całkiem nieźle się ta broń sprawuje. Kurde, pieczone. Kurde, pieczone. Trochę lepsza od snajperki. Nie chcę się nam naładować. Nie
Misja banalna, już dwa razy zginąłem. A, że no genialnie. Dobra, gdzie jest ten Carson? O kurde, ta krew. Pięć punktów doświadczenia zaledwie. Wieżyczka, to mi trochę pomoże, bo... Szturm, poziom koza 20, nowe kolory. No tak, miejsca w Wi-Fi punku nowo nie mamy. I tutaj jest to zejście, tak? Na dół. Patrzcie tutaj, zagrano. Fajny, nie? Granacik. Mistrzostwo świata, dosłownie. Dobra, zbierzmy to. Przepraszam bardzo. Where's the chest, Carson? What was that noise? It sounded like some Hyperion screw trying to pump me for info. Didn't it sound like that, brother? Sure did, brother. Why don't you... Mavis, no! Gettle's after the treasure, too? Crap. He's a Hyperion goon, more bent than a boomerang. He probably took Carson to the Hyperion friendship gulag. A, mamy niewykorzystane punkty. Dobra, to czekajcie, to sobie weźmiemy coś. Tutaj. Myślę, że te obrażenia i prędkość poruszania. Maksymalne życie. Tą wieżyczkę też można by ulepszyć. Ona jest dosyć ciekawa. Celność wieżyczki 10%, szybkość ładowania tarczy. Tu wielkość magazynka 10% to też jest dosyć fajne. Dobra, może weźmy to. Dobra. Mamy dwie umiejętności. Tu mamy chyba jeszcze 3 żetony. Obrażenie od granatów. 3%. Obrażenie w walce wręcz to się czasem przydaje. Punkty tarczy. O. 3%. Obrażenia od trafienia krytycznego. 3. Dobra, ładnie. Uwolni Carsona z aresztu. Dziotna. To my musimy stąd myknąć. Dobra. Aha, jak wezmę nowy... weźmy może ten drugi samochód. Bo jak wezmę ten, którym jechaliśmy, to mi przeniesie z powrotem chyba. Dobra. Ale doświadczenia dostajemy fest. Gdzie jest ten areszt? Oj, tutaj chyba nas jeszcze nie było, czy mi się wydaje. Przyjacielski gulag. O
Kurde, tu chyba nas nie było. Dokładnie. No to się nam szykuje misja na cały odcinek. Dobrze, że tutaj mamy jeszcze sklep. A fantastic day for capitalism. Thanks for the scratch. Słabe, słabe, słabe. 271. Uuu, ale dobra to snajperka, 271 obrażeń. Wręcz większy maksymalny ilość określonych rodzajów amunicji, jakie możesz nosić. Rakiety 8,5%. Znaczenie tarczy to słabe. Szybkostrzelność to nie dla nas. Tutaj mamy tarczę ochronną. Drugi jest lepszy. I to sobie zostawimy, a to sobie odblokujemy. Dobra. ...1363 punkty życia mamy już. I dopiero. Tylko 5 punktów życia, nasze doświadczenia. Słabo. To widzę. Tutaj armia nam zrobiła. O cholera, tutaj po dupie. Jest, jest, życie, życie. Kurde, ciężko. Snajperkę wziął. Tutaj po dupie, kurde. Kurde pieczone. Długo się ładuje ta umiejętność, ale co? Nie mamy wyjścia, musi się ładować. Można chyba umiejętnością skrócić ten czas. Die, criminal! I didn't sign up for this, damn it. A, pracownicy Hyperiona. Zabij 25. O kurde, jaka skrzyneczka.
Myślę, że tędy też przejdziemy. Nie to. Nie było się krucho. To miał być poziom banalny. Super. Banalne. Kurde, następny. Miało być łatwo. Moment, to jakiś cięższy sprzęt przyjechał. Kwas najlepszy na roboty. Powiem wam, że gra po prostu jest świetna. Już jesteśmy chyba na miejscu. Gdzie on lata? O kurde, skrzynię mam jakąś fajną. Wypasioną. Co to jest za sprzęt? Wolny Carson, ale on nie żyje. Weź eko. Czekajcie, to chyba jeszcze sobie wezmę. A nie, to są granaty, dobra. You'll break us out of here if I tell you, right, Mobley? Of course. I'm your pal, Carson. Now where's that chest? The flats, buried under a grave. So when do we bust out of here? Carson's dead? No surprises there. I've heard of that Mobley guy. Small-time bandit. Dangerous. Watch yourself. Dobra, idziemy szukać skarb teraz. Ja pierdziu. Zwróć uwagę, jaka fajna misja. Dobra. Musimy ten skarb znaleźć, tak? Dobra, lecimy. Na te równiny, tak? Co to za roślinka, kurde.
Dobra, sprzedamy graty i ruszamy po ten skarb. Kurde, nie spodziewam się, że taka misja poboczna będzie długa. Karabin, wielkość magazynka, obrażenia od karabinu, pocisku. To dosyć ciekawe jest. To sobie zostawimy na razie. Shotguna nie używamy. A ten jest słaby, wam powiem. Ten karabin, bo on strzela z serią. Gdzie to snajperka jest? Strzela seriami w trybie zbliżenia. O, właśnie. To sobie to wymienimy. Chyba. O, ma to będzie lepsze. A to tu sprzedamy. Jest pokój. Dedas to chyba nie tutaj jeszcze. Tak, musimy udać się jeszcze do innej lokacji. Ale to nie problem, zaraz tam dotrzemy. 216 razy 3. A, to możemy też użyć. A nie, bo to nie jest szybka podróż. Czekajcie, bo ja tutaj chyba nie dam rady przejechać. O kurde. Ho, ho, ho. A, chyba tędy przejdziemy, dobra. Przez wysypisko śmieci. I tutaj niestety musimy iść na nogach. Fajnie. Powiem, ten shotgun całkiem jest. Ale szkoda tylko, że dwie sztuki amunicji możemy dźwigać. Trochę ze snajpery powalimy, co? Jakieś wyzwanie mamy, 20 tysięcy obrażeń od ognia. Dwa tysiące. Critical. Ta mapa jest ogromna, kurczę, trzy kawał drogi przed nami. Oho, ho, ho, ho. Tutaj to musimy zeskoczyć. Tam nie mogę wejść.
Dobra. A ta ścieżka gdzie prowadzi? Aha, alternatywna droga. Gdzie jest ten skarb? Pięć strzałów. Może być. Już jesteśmy prawie na miejscu. Caravan coming through. Keep away unless you want a lead milkshake. Jaka karawana nadjeżdża? Trouble. Naprawdę? A tędy nie przejdziemy? Ho. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie małe odkop skrzynie. Ej, nie myślę, że się udało za pierwszym podejściem. Damn it, Vault Hunter! You led that Hyperion jackass here! You bandits, put down your guns and move back from the stash now! Better idea, jackass. We all draw when the church bell rings for the third time. A truck can stand off? Fine. Tego też zabijemy, co? Dobra, pozamiatane. I co to za skarb tutaj wypadł? Choć o skarb upomniały się aż trzy osoby, koniec końców wszystko należy do ciebie. Dobra robota. 3200 punktów. Congrats. Hope you make better use of them than I did. Nice. O, Eridium, jedna sztuka, zawsze coś. Co to za spluwy wypadły nam? 112, 256. Ciekawego, niestety. Doświadczenie zapokonanych wrogów. Zwiększy doświadczenie otrzymane w zabijaniu wrogów. O kurde. Powiem wam, że to jest niezłe. Tylko pytanie, ile tego doświadczenia. Możemy sobie to wymienić, zobaczymy. Fajne, kurde, możemy kopać groby. Zobaczmy jeszcze ten kościółek i będziemy spadać na dół. Jakąś kolejną misję sobie weźmiemy. Najlepiej taka, która byłaby dosyć krótko. Dobra, co my tu mamy? The Fridge. Tu masz trzy misje, tak? To może w następnym odcinku sobie tam pójdziemy.
Koniec wydobycia. Zabij bandytów górników. Zbadaj kopalnię Elyrium. To chyba jakaś dłuższa sprawa. Eksperymentów ze Zgorzela. To bądź leki dla mieszkańców. Nieszczęśnicy ze strażnicy. Czego nie mam tutaj? A tutaj jest podjazd. Dobra, może sobie to. Sprawdź, czy mieszkańcy strażnicy nie potrzebują pomocy. Dobra, zobaczmy. Mam nadzieję, że misja nie będzie długa. Jak nie, to ją zakończymy po prostu w połowie. Tutaj byliśmy, wykonywaliśmy to zadanie z tymi paczkami, które mieliśmy rozwieźć, czy zebrać, coś w tym stylu. Aha, czyli tutaj. Ciekawe, jakiej pomocy potrzebują. Wiecie co, przypuszczam, że to jest jakieś dłuższe zadanie, bo tu mamy nieszczęśnicy ze strażnicy farmaceuta. Dwukropek. To być może będzie jakiś zlepek misji. Hyperion suggests staying inside. The outdoors are dangerous and do not have cable. Hello. Given the skill with which you dispatched those robots, we of the town of Overlook thought you might give us a hand, so to speak. So, first item on the agenda, we're all dying of a brain disease. If you could get us 3 shipments of medication, we would live, which would allow me to keep paying you. Our medicine machine needs a new battery. Please climb the clock tower ladder and remove the clock's battery. O kurde, znaleźć baterię do automatu. Tutaj? Aha. Dobra, tylko pytanie. Jak tam wejdziemy? Ej kurde, to zadania w tej grze są po prostu genialne. A note to all Hyperion custodial bots. Please shut down the grinder before attempting to clean its gears. Warto się rozejrzeć, może coś jeszcze znajdziemy. Tutaj coś jest. Co to jest? Nieszczęśnicy ze strażnicy, farmaceuta. Uwaga, nie dotykać, Dave. Napraw automat z lekami. Plug it into our medicine machine and buy some skull shiver medication, please. Once I find out who thought we needed a running clock more badly than we needed shiver medication, they will be thoroughly reprimanded. Mm-hmm. If he ain't dead, I'll keep him that way. To chyba, a nie, tutaj mamy lekarstwa. Thank you, but we need 2 more medicine shipments. The next is carried by a traveling Hyperion requisition officer wandering the Highlands. Get the medicine from him. Without his guards, I'm sure the salesman will give you a good price for his medicine. I suggest killing them politely, if possible.
Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, posprzedajemy to. Oj, przepraszam, co się dzieje? Odnajdź drugą z dostaw. Gdzie to mamy mykać? O kurde, kawał drogi. A wydawało mi się, że to będzie taka krótka misja. Nic z tego. W tej grze nie ma krótkich misji. Pytanie, jak tam dotrzemy teraz już. Trochę tędy przejechać. Czysto. Teraz otwórzmy to. Almost did. I can fix that. Great. You're very efficient. I respect that. The last medicine shipment was being delivered by boat, but we lost contact. Find it, please. Kurde, jeszcze jedna dostawa. Cholera. Myślałem, że to koniec. Tędy chyba nie przyjadę, nie? Czekajcie. O kurde, na drugą stronę musimy. Hej, dobra. Auć. Nie wiem, czy to będzie na górze, czy na dole. A nie, tutaj. Tutaj będzie. Ja pierdziu. Co za rzeźnia. Tutaj mamy chyba jakiś kontener zamknięty. O, maskowie już są zabici. Our homes. Dobra,
Zostrzymy lekarstwo. Mam nadzieję, że misja się zakończy. Aha, bo to będzie chyba pierwsza misja z serii Nieszczęśnicy ze Strażnicy, tak przypuszczam. Gdzie te lekarstwa mamy dostarczyć? Aha. Dzięki. Zdrowia życzę. Jeszcze jeden. Try not to talk to him. Return to me for your agreed upon reward. Nagrodę? Dawaj nagrodę, dawaj. $2,600, $550. If I had 10 people like you, this town would be running like clockwork. Okej, mamy tutaj kolejną misję od niej. Our brains aren't going to rot from the inside. Let's move on to point two on my agenda. Revolt. If we are to shake off Hyperion control, the town will need a shield like sanctuaries to protect it from moonshot blitzes. If you could donate some shields to the town, I could scavenge them and build us a shield. Hyperion is proud to announce. Dobra, moi drodzy, to zadanie dokończymy w następnym odcinku. Dzięki za wspólną grę, moi drodzy, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, łapka w górę, zostawcie kciuka, jakiś komentarz i subskrybujcie kanał. Cześć, cześć!